Państwa, jak to Wam dzień dzisiaj miło. Witam w kolejnym odcinku na kanale Dostaw Czakiem. Jeżeli jeszcze nie masz tego przycisku wciśniętego, tego przycisku czerwonego, subskrybuj, naciśnij go właśnie tak, jak się teraz Wam pojawia na ekranie. Nie no, ale tak na serio, nie subskrybujesz, zasubskrybuj, bo przynajmniej łapkę daj do góry. Motywację, no, niestety Pani nie wezmę. Pani się teraz patrzy na mnie, co to za debil, kurde, ma kamerę jakąś na głowie, czy coś tam przyczepione. Co za debil, co to debil, kurde, w dzisiejszych czasach jakieś kamery poprzyczepione, nie wiadomo gdzie. No, nie biorę ludzi, kurczę, no jakoś tak, nie wiem. Raz wziąłem, było w sumie ok, ale nie biorę. Dobra, wracając do odcinku. Dzisiejszy odcinek zaczynamy oczywiście w Skawinie, gdzie by inaczej. Gdzie by indziej, w sensie niedługo chyba to zamieszkam po prostu, tyle tu jestem, jestem więcej tutaj niż kurde u siebie w robocie w tej Skawinie, ale tak, jadę teraz ze Skawiny na A4 i w stronę Balic, do klienta drugiego klienta, trzeciego w sumie klienta, bo już byłem u dwóch klientów tutaj w Skawinie. Mamy godzinę 10:16, nie widać, wiem, że nie widać w kamerze, ale jest 10:16, uwierzcie mi, i skręcam tutaj w prawo na tą nowiutką obwodnicę Skawiny, którą dokończyli właśnie jakoś z miesiąc temu, dwa, jakoś tak. Także bardzo fajna sprawa, z tym, że jest zrąbana końcówka, jadąc w tą stronę, tak jak ja teraz jadę, dojeżdżając do głównej ulicy, no jest po prostu, ta droga się staje podporządkowaną. Mogli tam zrobić w sumie rondo, by trochę ułatwiło. No i w związku z tym w godzinach porannych, może nie będzie teraz, bo jest 10, może mówię, no będzie się stało w korku, no nie, bo nikt na głównej nie chce wpuszczać z obwodnicy Skawiny, więc trochę lipa. Pomimo tego, że zrobili ronda, w sumie są dwa ronda na tej tutaj obwodnicy niby, za chwilę będzie pierwsze, potem to drugie, żeby można było się dołączać do ruchu, no ale na końcu nie zrobione jest, więc zlipa. Mam nadzieję, że nie będę stał, nienawidzę stać, niekiedy się stoi 15-20 minut, ale zobacz, szczególnie rano, wiadomo, bo tu jest, no tam widzieliście wcześniej, za chwilę tam będzie strefa przemysłowa Skawiny, tu jeszcze elektrownia jest w Skawinie. I swoje siedziby mają właśnie takie firmy, te kurierskie firmy, wiecie, no to te kurierzy jak wyjeżdżają między 8 a 9 z bazy, no to jest kurde masakra. Wtedy te korki są, prawda? Wtedy te korki są. No, zobaczymy jak to jest. Nie wiem właściwie jak poprzedni odcinek wyszedł w tego rodzaju formacie z kamerą na łbie, bo dopiero się dzisiaj ukażę. Miał się wczoraj ukazać, ale kurde, program mi coś szwankował, renderował do 40%, potem wywalał błąd. W sensie, wywalał, zamykał się i tyle. Chuj, błąd, nie będzie się renderował. Nie wiem, ze 6 razy próbowałem renderować, straciłem na to kurde no 6 godzin około, bo to 40 minut się chciał renderować. I dopiero się udało nowym, innym programem, który zakupiłem, renderować, więc ukaże się dopiero dzisiaj. Dzisiaj o 13:30 zapraszam oczywiście do oglądania tego odcinku. Jeżeli nie oglądaliście go, to oglądnijcie sobie pierwszy odcinek z serii. No taki. Jestem ciekawy jak to wyjdzie. Dla Was, dla mnie, no jest ok, nagrywanie. Takie ciągłe gadanie do kamery z moimi przerwami bez edycji. Jest też ciekawe, ale macie więcej na to widoków. Możecie sobie zawsze wyciszyć mój głos. Jak nie lubicie, to sobie wyciszcie mój głos, ale widoki macie. Proszę bardzo, pierwsza duża hala przemysłowa, wynajęta również przez firmę kurierską. Zresztą widzicie jaką. Między innymi, bo tam są też inne firmy. Tam jest też inna. Tylko tu jest multum, kurde. Z tego powstaje w ogóle, jak zauważycie w Polsce, jeżeli jeździcie w Polsce, to tego multum po prostu powstaje. Jest moim zdaniem nawet tego więcej powstaje niż gdzieś takich Niemczech czy we Włoszech. Polska jest dobrym miejscem do powstawania takich miejsc. Proszę bardzo, tu mamy kolejną.
No i tam oczywiście z tyłu nie widać, chyba są dwie kolejne, czy trzy, czy jakieś mniejsze coś powstaje. I po tym rondzie zaraz się okaże, czy będziemy stać. Najdłuższy korek, który kiedykolwiek widziałem tutaj, oczywiście nie stałem, bo sobie zawróciłem, to by była jakaś kurde, wiecie, masakra. To było gdzieś mniej więcej, ten G-Wagon teraz jedzie. Ładny kolor w ogóle. To gdzieś właśnie od tego miejsca tutaj. To nie wiem, czy to jest kilometr jakoś tak? No zaraz zobaczymy. Na miarę się wydaje, że jest pusto, ale nie, tam już stoją. Pewnie nie widzicie zaraz, ale zaraz będziemy stać w korku. No. Po 20 minut stania. No ale mniejsza z tym. Tam kolejne, ale... Tu kolejne. No, ile to będzie stanie? 500 metrów pewnie. Oj, kurde, no i co zrobić? Co zrobić? Jedynie tylko chyba zapauzować film. Nic innego się nie da zrobić. Prawie już dojechaliśmy, jak widać jest też lekki korek na głównej, ale tak mówię, no tu powinno być rondo, jak nic. Chociaż, kurde, ciężko powiedzieć, skoro się korkuje w lewo. A. To nie wiem, to tutaj tylko, kurde, wiecie, taki wiadukt i bezkolizyjny wjazd mi się przydał. Dobra, jedziesz. Mega mi się chce spać. Mega. O, widzicie białego Forda? Transita. Takiego będzie kolejny takie będzie u mnie w firmie. Nie wiem natomiast kiedy. Jezu, jedź. Dzięki. Podziękujemy. Kotełkami, czy wpuścił. No i dobra. Na wyjeździe ze Skawiny. Wreszcie się udało wyjechać. Za światłami jest wjazd na A4, którą właśnie skręcona na te balice. Pojedziemy sobie kawałek A4. I tyle wam powiem. Papier ksero za 8,99. Kurde, wczoraj kupiłem za 12. Tragedia. 2 złote, 3 złote przepłaciłem. Kurde. Kurde, zasypiam dzisiaj. Po prostu zasypiam. O, jaki ładny traktorek. Niebieski. Widać, że wakacje się kończą.
ruch po prostu jest coraz większy. Kraków i okolice. Ostatni tydzień w sumie, kurde, wakacji. Ostatni dzień przed tymi szkolnymi, nie? Wakacjami. I mega jest ruch. Wczoraj, kurde, byłem w markecie. Zakupy zrobić do żarcia. Ja pierdzielę, tam się, coś tam się działo. Ludzie się po prostu rzucali po te stoiska. Wiecie, teraz zrobili stoiska te szkolne, zeszyty, piorniki, plecaki, pierdoły takie. Od razu na wejściu. Żeby ludzie mieli od razu. To ja pierdzielę, tam tratować, kurde, idzie człowieka. Po prostu jak się tam wejdzie w takie ten... Masakra, jak w Lidlu, no nie? Jak na otwarciu, kurde, Lidlu, albo jak, kurde, przy rzuceniu jakiejś promocji w Lidlu. To jest masakra, kurde. Co ludzie, kurde, zrobią, żeby, kurde, 3 złote zaoszczędzić. Godzina 10:31. Teraz aktualnie znajduję się w okolicach Wisły. Zaraz będziemy przejeżdżać przez Wisłę. Zaraz będzie Wisła.
Kobalice. Lotnisko Balice, co tam mamy? Finnair będzie właśnie startował. To się uda tam odjechać jeszcze, żeby zobaczyć. To jakbyście kiedyś byli na tym lotnisku w Balicach u nas, to nie polecam tego tarasu obserwacyjnego do patrzenia na samolot. No chyba, że tam chcecie tylko zobaczyć płytę lotniska, fragment, no to wiecie, to okej, okay, nie? Ale jeżeli chcecie bardziej zobaczyć, no to się nie opłaca wchodzić, bo nie widać. Widać tylko i wyłącznie moment podejścia samolotu na płytę, no i dalej nie widać, bo już są drzewa. Samo nie widać startu, widać tylko jak samolot wyjeżdża na swoje miejsce startowe i się rozpędza i tyle. Kompletnie nie widać, nie udało im się to. Tu mamy po prawej krajowe, tam mamy ten zielony taki, zielonym dachem resztę świata. No wiadomo, hotel i tak dalej, tak dalej, a tu parkingi. Tak, tu zarąbam. Taka ciekawostka, tutaj po prawej stronie widzicie te samochody tutaj. Tu dawniej, nie wiem, z 15 lat temu była giełda samochodowa. Pomyślcie sobie, co tu się działo. Tu jeszcze tego nie było, tego wszystkiego, nie? Tego tu budynku, co widzicie przede mną, tego krajowego i tamtego aż tak rozbudowanego. Tamto było, ale nie aż tak rozbudowane, było dużo mniejsze, no i oczywiście nie było hotelu. No tam się coś w ogóle dzieje. Jakiś policja jeszcze tam jest. Nie wiem. No w każdym razie nie było tego, lotnisko było dużo mniejsze, ale no giełda tu była. I tu było mega, mega przerąbane dla tych, którzy podróżujący, bo wtedy już byli podróżujący, żeby cokolwiek, żeby dostać się na loty, szczególnie w niedzielę. Zjazdy tutaj na tą część były po prostu tak zapchane, kurde, samochodami, bo mówię, tu wszędzie była giełda, nie? No i ciężko było zdążyć na lot. Trzeba było niekiedy, jak się miało lot w niedzielę, bądź w sobotę, już nie pamiętam kiedy to były. Było chyba w niedzielę, bo w sobotę, nie pamiętam już tyle dni, bo to wiecie, no, tyle lat minęło. Ale jak się miało w weekend jakiś lot, no to mówię, 4 godziny, kurde, bo trzeba było wcześniej przyjechać. 4 godziny. Pomimo tego, że było dużo, dużo mniej podróżujących wtedy niż teraz, chyba tam jedzie ten Finnair, startuje. Czy zdążymy zobaczyć trochę? Może trochę zdążymy zobaczyć. Trochę coś tam widać, teraz nie będzie widać. No, kurde, audyk. O, zbija się właśnie teraz. Dobrym miejscem jest tutaj, bo tam gdzie ci ludzie siedzą, nie wiem czy widać. Tu w niedzielę jest tłum po prostu ludzi. Bo to jest, o, tam jest samolot. Tamto miejsce, zresztą widać, jak to widać w tym miejscu, jest najlepsze miejsce obserwacyjne na tym lotnisku. Po prostu widać i starty, i lądowania, i nad głową ci przyleci samolot. No rewelacyjnie, i nawet kawałek płyty widać. Dużo lepsze niż tam na lotnisku. O, jakie ładne Maserati stoi. Dużo, zaraz policja się go przyczepi, bo tutaj mega, mega łapią policja, więc jeżeli byście tu gdzieś przyjeżdżali, nie stawać gdzieś na poboczach tutaj, bo policja zaraz się doczepi. Jednym akamentem oglądania tych samolotów z tamtego, bo wjazd jest tutaj w prawo, zaraz zobaczycie. Jest tu w prawo, tylko że tu jest zakaz wjazdu, przynajmniej dawniej był, dalej chyba jest zakaz wjazdu w prawo. Tak, jest zakaz wjazdu, wiadomo, to nie dotyczy tam firmy jednej, tam jest jedna firma, ale nie można tam wjechać. Jeżeli wiedziecie, to od razu policja się przyczepi, ja się zgarnie, mandaty się posypią i uwierzcie mi, tak naprawdę jest, więc trzeba sobie gdzieś zaparkować samochód, no i się przejść po prostu. To nie jest znów jakiś, nie wiadomo, jak kawał drogi, ale naprawdę warto, jeżeli lubicie samoloty, to naprawdę warto. Nawet tam można zaparkować sobie i przejść ten kawałek. Dobra, ja dojeżdżam do klienta. Nie wiem, jak dzisiejszy odcinek wyjdzie. Mega mało rozmawiałem. Mega, mega. Chcę się spać, zasypiam po prostu. To jest chyba z ciśnieniem, jest nie tak. Kawę muszę się, kurde, napić, co? No. Jadę do klienta. Jeszcze fragment wam pokażę.
Nie będę sknerą, co wy. Trzymi ulicami, co przejedziemy do klienta. Niestety tak jest, że dużo klientów mam na takich mniejszych ulicach i dlatego też niekiedy by się przydało mniejsze auto do dojazdu. Dlatego ten Ford, co wam pokazywałem wcześniej, może kiedyś zawita w firmie, czwarte auto już. Ale ładnie skoszone wojsko. Ładna trawka, lubię taką zieloną trawę. Tutaj ten zakręt jest przerąbany, szczególnie w zimie. Tutaj się jedzie, ja tu już 30, no i ja to zawsze zwalniam. A tutaj niekiedy tak jest, że ludzie tutaj pędzą z góry. I w zimie wyhamować tutaj to jest przerąbane po prostu. Ludzie też nie mają wyobraźni chyba. I to nie małymi autami. Duże auta, kurde, właśnie takie dostawczaki jak to. Ale przerąbany wjazd do domu mają. No i dobra, u klienta byłem, fajnie, że załatwiłem, mamy godzinę 10:48. Teraz zastanawiam się, czy jadę do domu, czy jadę jeszcze do firmy, ogarnąć jeszcze papierkową robotę, takiej, której się nie da z domu zrobić. Czekajcie, to jest ten zakręt. Okej, dobra. Ja się zastanawiam. Kurde, jest mi tak kurde gorąco. Mamy 27 stopni. Świeci to słońce, kurde, prosto w ryj. Klima jest włączona. Ale wiecie jak jest. Się wejdzie, kurde, z ciepła do auta, które się szybko wyciepliło. Jak powiedzieć, wychłodziło. Wyciepliło, czy naciepliło. A jeszcze się spoconym, to kurde. Masakra. No nie wiem właściwie, kurde, co tu robić. Nie mam jakoś dzisiaj głowy do podejmowania chyba decyzji takich, i też chyba nie mam głowy do... Czekajcie, pokażę kamerę. Do robienia czegokolwiek. Puści, nie puści. No, ja wiem, ludzie, gapcie się, kurde, mam kamerę na głowie. Nie widzieliście nigdy jakiegoś debila z kamerą na głowie, no ludzie. To jest właśnie rzecz taka, którą trzeba, nie tylko tak, w takich sytuacjach jak teraz, że trzeba jakoś tam, nie wiem, może nie poradzić sobie, bo to nie jest radzenie się sobie z tym, że ktoś patrzy na was i o Boże, co on o was pomyśli, tylko po prostu ja mam to gdzieś, pomyślą sobie, to sobie pomyślą, nie, śmiesznie w sumie to jest, że sobie tak pomyślą i to też dotyczy... Kurde, mam coś nie tak z tą kamerą, czekajcie, chcę coś poprawić, sorry. To też dotyczy rzeczy w prowadzeniu firmy, kurde, to, że coś wymyślicie nowego czy innego, to pamiętajcie, że żeby nie brać pod uwagę opinie bliskich, nie wiem, przyjaciół, rodziny i tak dalej, że powiedzą, że o Boże, co oni tam powiedzą, tak dalej, robić swoje, bo im więcej będziecie myśleć o tym, co oni powiedzą, tym mniej tak naprawdę będziecie działać w tym kierunku. Nie patrzeć, co, nie wiem, tak samo, co konkurencja robi, bo to jest strata czasu, robić swoje i to, że konkurencji coś, jak już, bo mogę się założyć, że większość z was, którzy prowadzą firmę, to patrzą, co konkurencja robi. I odgapia tak samo ruchy konkurencji. I jakim to cudem konkurencji super wychodzi, robimy to samo, a nam nie wychodzi. A no bo konkurencja nie patrzy, co wy robicie, tylko robi swoje cały czas. I nie patrzy na to, co kto inny robi. Także mówię wam, nie patrzcie, róbcie swoje. I to nie... O, widzicie, już tam macie policję. Aż pojechała, nie? Ale policja tam bardzo często jeździ. No ja jestem jeszcze. Gdzie stoi sobie tam. I teraz jakbyście wjechali, tam by na ktoś wjechał, jak widać, już go tam złapali, już mandacik. I już lipa, więc tylko na nogach. Tylko na nogach tam iść. O, zresztą ci faceci, co teraz tam są, żeby tam pokonać ten samolot, tam ląduje, oni chyba jak jechaliśmy do... O, tam startuje znowu samolot. Jak jechaliśmy do, to oni chyba przechodzili tam przez ulicę, no nie? Jak ja klienta w sensie. Przechodzili właśnie, bo szli w tamtym kierunku.
No. Takie anegdoty, kurde, się zdarzają, widzicie, no. No, ale wracając do tematu, pamiętajcie, kurde, to jest numer jeden klucz do tego, jeżeli chcecie, żeby wasz biznes, interes zwał, działał, tak ma działać, tak chce działać, to tak róbcie i nic od razu nie przychodzi. To trzeba niekiedy miesiące, niekiedy lata działania, żeby przyniosło efekty. I to nie tylko ja mogę wam tak powiedzieć, dużo osób tak mogę powiedzieć, nie ma nic za darmo, nie ma nic od razu. No. Tyle chciałem powiedzieć w tym temacie. Tyle do tego domu. Pierdziele, jestem głodny. Dzisiaj co prawda się na nie zjadłem, ale głodny. No głodny, co mam zrobić? Tak jak wspominałem w odcinku wcześniejszym, nie chcę już stawać na jakichś tam, no, typu Subwayach i tak dalej, bo kurde, jednak potem człowiek się, brzuch rośnie, no nie? No i kasa, kurde, tak samo leci. Dobra, jedziemy. Ale no niekiedy są takie sytuacje, że trzeba zatrzymać się w takim Macu, czy KFC, czy coś tam, w dłuższych trasach. Niekiedy trzeba, nie? Więc... Ale tak, jak ja jeżdżę po Krakowie okolicach, gdzie mam, kurde, rzut beretem do domu, to po cholerę ja będę, kurde, jeździł po takich tych, czy tam zapiekankach, czy nie wiadomo po czym. Wiadomo, raz na jakiś czas sobie można pozwolić, ale kurde, mówię wam, brzuch mam już taki gruby, taki duży brzuch, że ja pierdzielę po tym lecie. Masakra.
Pasowałoby, żebym zjechał za ten prawy pas, ale z tyłu jeszcze daleko auto, a w miarę się dobrze wyprzedza. Także nie piszcie mi teraz w komentarzach, kuźwa, jedziesz cały czas lewym pasem, Janusze, ty Janusz. Ja wiem, co robię, nie? Jadę na razie lewym pasem, wyprzedzam to wszystko i mam kontrolę, co się dzieje z tyłu. Także spokojnie, nie jest to tak. Nie jest to tak, jak wam się wydaje. Dobra, już tam ktoś zjechał. Dobra, to przed tym, za tą cysterną zjadę. Czyli się chyba za, przed cysterną, no. Tu sobie zjadę. Ale tamten chyba się nie szykuje jakoś do wyprzedzania. Nie, dobra, to zjeżdżam z powrotem. Wprzedzimy jeszcze tą Megankę, wprzedzimy busa. Zaraz pewnie się tu pojawi ten czyszczenie DPF-u, znając życie. Akurat jak będziemy zjeżdżać, za nie wiem, ile to jest kilometrów, za 5 km, 6 km zjazd się pewnie pojawi, bo to kurde jest porąbana sprawa z tym DPF-em. Ten, co krzywo jeździł, właśnie zjechał tu w prawo. Dalej mnie nikt nie wyprzedza. Zjeżdżam na lewo znowu. Tutaj, jak widzieliście, był zakaz wyprzedzania ciężarówek, co powiedzmy 60% tych wszystkich tirów, co tu jeździ, przestrzega, a resztę nie. To jest po prostu... Za granicą mało co się widuje, że wyprzedzają. No, że jakiś ten wariat, nie? Wyprzedzi tirem na zakazie, ale tutaj bardzo, bardzo często, bo też tu bardzo, bardzo często się pojawiają korki. Szczególnie na tym tu odcinku do Zakopianki, szczególnie w weekendy. Czyli w sensie piątek już po południu, tu jest masakra w tą stronę. Wszyscy do Zakopca jak jadą, no to jadą tędy, nie? Patrzcie, dużo tych aut jeździ, ale się jąkam, dużo tych aut jeździ, no tak jak mówię, no koniec wakacji, wszyscy powracali, no to zacznie się, kurde, ruch z powrotem, a pół Krakowa rozkopane dalej. Co to będzie, nie wiem. No tutaj widzicie, tutaj jedzie autem 90 km na godzinę, te tiry nie mamy jak wyjechać, chętnie by pojechały szybciej, ale nie pojadą szybciej, no bo ktoś tam jedzie. Za wolno. Dobra, i teraz się też gdzieś się tu muszę wbić, bo za tego tira. Następny zjazd, ja zjeżdżam. Właśnie tu to chyba są nowiutkie renówki, mi się wydaje. Dwie, bo na blachach niemieckich tych próbnych, czy zwał jak zwał. Nowiutkie, ktoś dostanie nowiutkie, kurde, renówki. Pewnie prosto z fabryki, znaczy na pewno prosto z fabryki. A inna sprawa. Też się generalnie kiedyś zastanawiałem, żeby sobie otworzyć jakąś taką spedycję. Ale to jest jednak, kurde... Pierwsze, że trzeba... A kapitał jakiś tam mam, to wiadomo, co to by było na uruchomienie. Ale to trzeba pilnować, kurde, bez pilnowania tego nie wyjdzie. Ja już mam te 4 biznesy swoje, piąty biznes w drodze. Więc z tym scenariuszem odpuszczę. Ale kto wie, może busy w przyszłości
spółkę bym zrobił, więc jeżeli ktoś jeździ na busach, nie wiem, jest tu z terenu Małopolski i chciałby kiedyś u mnie jeździć na busie po Europie oczywiście, trzymajcie kontakt do mnie, odezwijcie się jak się dowiecie, że otwieram. Na razie na przyszły rok szukuję inny biznes, nie pamiętam czy wam w końcu mówiłem, czy nie mówiłem, czy na pewno mówiłem, ale nie wiem czy ten odcinek wyszedł, czy nie wyszedł, więc, więc powtarzam kolejny raz. Nie będzie to jakiś biznes znowu taki, jak to nazwać, no będzie to biznes stacjonarny, o, tak wam powiem, biznes stacjonarny, więc troszeczkę taki mniejszy niż te, co teraz mam, ale zawsze coś, wiecie, chodzi tutaj, przynajmniej mnie chodzi o to, żeby był jakiś przemian, prawda? Żeby coś się działo, według mnie najważniejsze, czy może nie według mnie, jestem 100% pewny, że ważniejsze jest, że jeżeli prowadzicie interesy, ważne jest, najważniejsze jest to nie pieniądze, tylko po prostu, żeby kochać to, co się robi. Bo to jest ważniejsze, bo jeżeli faktycznie lubicie to i kochacie to, co robicie, to wam będzie sprawiało dużo przyjemności i też jakiś generowało zysk. Bo jeżeli będziecie wszystko dla zysku robić, kurde, chodnik jest, panie. Jeżeli będziecie wszystko dla zysku robić, po pierwsze, wam się to mega szybko znudzi, to co robicie. Wypalicie się mega szybko. A co za tym idzie? Po pewnym czasie będzie wam gorzej, że szło. I znając życie, zostawicie to, co robiliście, żeby znaleźć coś nowego do roboty. Więc to nie jest to. Ja mam trochę inną sytuację, możecie powiedzieć, że no ale przecież ty masz 4 biznesy, 4 rzeczy robisz. Tak, ale ja robię też 4 rzeczy i każdą z tych rzeczy po prostu kocham robić, uwielbiam to robić. Jedną skończę, robię drugą, albo robiąc jedno, robię drugie. Tym bardziej, że 2 z tych biznesów są powiązane ze sobą. Czyli to, co teraz robię tutaj, jest w tej samej dziedzinie, co moja druga firma. Ale to są konkretnie 2 różne rzeczy. Dwa różne światy, ale ta sama dziedzina. I mogę wam też powiedzieć mega szczerze, że to faktycznie działa, bo dawniej jak coś zrobiłem, jakiś interes, fajnie działało, dla kasy, kurde, generowałem to wszystko, żeby to szło, ale mega szybko się wypalałem, mega szybko się męczyłem. Patrzcie, kurde, prawie w centrum miasta, kurde, koń z wozem. Gdzie takie rzeczy zobaczycie, jak nie w Krakowie? No i to po prostu nudziło mnie po pewnym czasie i to później generowało mniejsze zyski, bo mniej byłem zaangażowany w to. Jedź. Tak to jest. No, ja dojeżdżam do domu. Tu się znowu ludzie pewnie gapią na mnie. Patrzcie, ci gapi. Tak, proszę pana, mam kamerę na głowie. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. Przypuszczam, że już kolejny odcinek będzie już ten z wyjazdu na Europę. Mam to zamiar podzielić na kilka odcinków. Po jednym odcinku z każdego państwa. Jadąc z powrotem, więc powinny wyjść 6. Powinno wyjść 6 odcinków. Nie wiem jak wyjdzie. Nie mam pojęcia, wszystko zależy też jak się przyjmą te nowe formaty teraz z kamerą na głowie, więc dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba ten nowy format, czy jest ok, czy nie jest ok, bo to ja wezmę też pod uwagę, jak robić kolejne filmy z wyjazdów. I cóż, zasubskrybujcie, jeżeli nie subskrybowaliście. To jest też ważne. Zasubskrybować. Dzięki jeszcze raz za dzisiejszy odcinek. Na razie i cześć. Do następnego.